Siemano, tutaj Rawson z kanału Rawson Games i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku growym. Tym razem z gry Sniper Elite V2. Moi drodzy, otóż zapytacie się, dlaczego robię dzisiaj poradnik do gry Sniper Elite V2. Dlatego, że stęskniłem się za czasami, kiedy robiłem poradniki do gry Wolfenstein albo poradniki do gry Syndicate. W dzisiejszym poradniku pokażę wam, gdzie znajdują się wszystkie sekrety w prologu oraz w misji pierwszej. Zapraszam was do oglądania. Po wejściu na pierwsze piętro zobaczysz budynek z dwoma nazistowskimi flagami. Pierwsza butelka w tej grze znajduje się między tymi flagami, nad szafką. Okej, a teraz przejdźmy do misji numer 1. W pierwszej misji znajdziemy dwie butelki oraz 10 sztabek złota. Po rozprawieniu się z trzema nazistami zobaczysz na prosto budynek. Wejdź do niego, a następnie skręć dwa razy w prawo. Sztabka złota znajduje się między umywalką a kominkiem. Kolejna sztabka złota znajduje się w pokoju, gdzie zabiłeś nazistowskiego żołnierza, a dokładnie na komodzie. Zanim wyjdziesz całkowicie z budynku, przeskocz przez okno, a następnie przejdź w prawo. Za walizką zobaczysz kolejną sztabkę złota. Po prawej stronie znajdziesz ruiny. Wejdź do ruin budynku, a następnie zlokalizuj sztabkę złota. Zanim wejdziesz do kolejnego budynku, przeszukaj najpierw zniszczony samochód. Tam znajdziesz kolejną sztabkę złota. Zanim pójdziesz prosto, przejdź najpierw schodami w dół. Na dole zobaczysz drewnianą skrzynkę, a za drewnianą skrzynką znajdziesz sztabkę złota. Kolejna sztabka złota znajduje się po prawej stronie za bezużyteczną lodówką. Po podłożeniu ładunku wybuchowego przy ciężarówce, po lewej stronie znajdziesz budynek. Wejdź do niego, a następnie przejdź do prawej części tego budynku. Za przednim pomieszczeniem znajdziesz kolejne pomieszczenie, a w tym pomieszczeniu znajdziesz kolejną sztabkę złota. Pierwsza butelka w misji pierwszej znajdziesz na dachu obok wrogiego snajpera.
Kolejna sztabka złota znajduje się na samej górze budynku, w pokoju po lewej stronie, na fotelu. Po wejściu na zniszczoną szafę znajdziesz na słupie ogłoszeniowym butelkę. Po zniszczeniu wrogiego czołga przejdź do wejścia po prawej stronie. Zanim wyjdziesz z tego budynku, odwróć się o 180 stopni. Znajdziesz tutaj pokój, a po lewej stronie znajdziesz ostatnią w tej misji sztabkę złota. I tak oto znaleźliśmy wszystkie sekrety w misji numer 1. To koniec na dzisiaj. Dziękuję Wam za obejrzenie tego poradnika growego. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do następnego poradnika. Na razie i cześć. Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę. Skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.